Ja cię podziwiam za te dwie wędki. A ten ładny. A jest brania. No i zobaczymy. Cześć, Feder, witam wszystkich bardzo serdecznie. 8.20, środek tygodnia. Ja jadę właśnie w okolicy centrum na Dodrę, ponieważ no, biorą leszcze, leszczyki, no i pojawiają się też medalowe płocie. Złowili się medalową płoć, był mega, mega szczęśliwy, aczkolwiek no, Grzesiu siedzi właśnie obecnie nad wodą i łowi obecnie no, leszcza za leszczem, tak, w okolicach chyba od 30 do 50 cm, więc coś się tam dzieje. Ja do niego dojeżdżam, wiecie jak to, poranne korki we Wrocku. Dzisiaj będę łowić w okolicach, czyli tak mi się wydaje, będę łowić w okolicach 5 godzin. Tak naprawdę w takich godzinach troszeczkę można powiedzieć niefortunnych, bo mniej więcej będzie to od 10 do, nie wiem, 14.30, 15. Zdecydowanie wolę łowić z rana, no ale dzisiaj się tak dzień poukładał, nie ma co marudzić. Fajnie, że w ogóle nad wodę jadę, ponieważ no już zaraz będą przymrozki, dlatego wybrałem środek tygodnia, a nie sobotę lub niedzielę, bo w niedzielę ma padać śnieg i ma być jakiś tam minus. W ogóle jakieś mrozy mają przyjść z tego, co widziałem do Wrocławia. I chyba w okolicach Bożego Narodzenia ma być znowu dodatnia temperatura, ale ta pogoda się lubi zmieniać. Ja postanowiłem nie ryzykować do weekendu. Udało się, jadę na kilka godzin pomoczyć życznego kija. Jeżeli chodzi o mieszankę pół na pół, znowu Grossgardon, trochę bułki tartej i będzie glina rzeczna, double lim plus troszeczkę może dam gliny jezioro, ale płynie na około 70 gramów, więc jeszcze zobaczę, czy nie stanę tylko przy samej rzecznej. Do koszyka pinka i kastrę. Nic poza tym. Żadnej okotki, żadnego jokersa. Podejdziemy do Grzesia, zobaczymy jak mu idzie, bo pisał przed chwilką, że na dwa kije nie wyrabia, więc fajnie. Do zobaczenia, bawcie się dobrze, miłego odbioru. Yo! Ja cię podziwiam za te dwie wędki. A ten ładny. Kawałek rybki jest. Pięknie. Jest kolejny, jeszcze się dobrze nie zdążyłem. Jeszcze nie zdążyłem rzeczy z auta dobrze powyciągać. Już robiłem wstęp w aucie, mówiłem, że rządzisz dzisiaj. No, to jest już ryba. No, takie prawie cały czas. No i pięknie. Tam to była dużo większa, to malutka jest. Druga płoć dzisiaj twoja, tak? Trzecia. Trzecia płoć. Maleństwo, ale już taka fajniejsza. Piękna. Tu masz samą zanętę, tak? Sam czyściusieńką zanętę. Sama zanęta, zobaczcie. Żadny glin. I wcale nie jest to jakieś mocno domoczone, mimo że tu jest dosyć głęboko, bo mi koszyk 75-gramowy około 5-6 sekund. Tak, dobrze głęboko, mówię? No, tak głęboko spada. No. Tu jest głęboko. No i fajnie, najważniejsza zabawa. Fajne. Ale jest zarobisty. A to Stanleya, to dobra firma. Zarobisty. A trochę się poskręcał, ale... Zobaczcie, to są też malutkie, o pięknie widać, malutkie haki. I co, normalnie ze skrętką zestaw? Tak, tradycyjny, klasyczny. No i dobrze, to ja idę pierwszy rzut wykonywać. Czyli dzisiaj ile już ryb złowiłeś, Grzesiu? 16. Na dwie godziny siedzenia? No gdzieś tak będzie. Dwie godziny siedzenia. No i widzicie, o to chodzi. O, jakby ktoś chciał, to można sobie wziąć ziemię z kretowiska. Proszę bardzo. A ja już tutaj jestem rozłożony. No i co, chyba nawet nie nęcę, tak mi się wydaje. A jeszcze zanętę trzeba zrobić przecież. Ja już taki podniecony. Jeszcze trzeba zalać kastera wodą. I ruszamy. Wczoraj sobie domoczyłem to wszystko. Przesuszyło się, więc jeszcze domoczymy. A, i kupiłem sobie 3 mm sito z Robinsona. Przyszło takie lekkie fopanie, czy tu widzicie, o tu. Bo
raniło rękę, musiałem to zrobić kombinerykami, już nie chciało mi się odsyłać, ale wziąłem 3 mm, bo na dwójce idzie się zajechać. 2 mm to jest przekleństwo. Dobra, damy trochę double lima, rzecz na mocna. No, myślę, że tyle nie wystarczy. Fajne jest to sito, ale musicie też uważać, żeby nie dawać tutaj nic ciężkiego. 4 kg jakiejś zanęty, bo mi raz to sito po prostu pękło. Kiedyś miałem też taką chyba czwóreczkę i pękło, rozwaliło się. No nie jest to jakaś bardzo mocna konstrukcja, ale no trzeba uważać, tak? Trochę tego jeziora. Jak Grzesiu mówi, że się sprawdza sama spożywka, to tylko użyłem tych glin, żeby przyciemnić, można powiedzieć, całość mieszanki. No jest pięknie. Jest bardzo dobrze. To lubię. Tylko, że Grzesiek łowi jedną po drugiej. Wydaje mi się, że w ogóle nie będę nęcił. Jestem na 68 obrotach korbką. Nie mierzę się na tyczkach. Plecionka już lekko przetarta. Mam nadzieję, że nic się tu z nią nie wydarzy. Polecimy na razie na przyponie 0,10. Aczkolwiek jak są tak piękne ryby, no bo najwyżej później się wygrubię, jak będę spinać czy coś. Kamasan B520, rozmiar 20. 80 cm przyponu i może bez nęcenia zaczniemy. Grzesiek żadnych wałków nie puszczał, 3 sypkie koszyki i zaczął łowić. Zestaw podobny jak ostatnio, czyli plecionka połączona z żyłką, koszyk bez szybko złączki i skrętka. Fajnie odbija, 0,22 to jest żyłka. Akurat tutaj dałem dzisiaj stoperek ten z kresty. No i tyle. ...0,10, jak będą kabany, się wygrubimy. Skoro są rybki, to im damy trochę kastera, trochę pinki. Jest mieszaneczka, wygląda tak. 75 gramów koszyk, nie za duży, nie za mały. Zaczniemy od dwóch pinek. Jedna czerwona, jedna biała. Mniej więcej na połowę odry, nawet nie, przyznam się, że nie gruntowałem zbytnio. Pierwsze rzuty takie szybkie będę chciał, maksymalnie 2-2,5 minuty w wodzie, żeby tam troszeczkę podnęcić i zobaczymy. No trzeci rzut, na razie nic się nie dzieje. Tu byłem kiedyś chyba z 2 czy z 3 razy i zazwyczaj tak było, że z rana właśnie było dobrze, a potem z biegiem dnia siadało i potem pod wieczór znowu dobrze, no ale nie marudźmy, poczekajmy, zobaczymy. Po 10 minutach jestem na zero, więc sobie zmieniłem na taki koszyczek, na bulecika. No zobaczymy, 40 gramów, nie wiem czy to ustanie. No jednak to nie był dobry pomysł, trzeba zmienić, bo przesuwa zestaw. To jest pech, słuchajcie. Przyjechałem, rozłożyłem się, rzuciłem i Krzysiowi w tym momencie siadło. No ja też nie ciągnę ani jednej ryby. Ryba odcięło. Brała rano i ryba odcięło. No teraz no nie mówię, nie złowił ani jednej ryby w momencie, kiedy ja zacząłem łowić, więc no one się wyłączają. Dobrze mówię zawsze, raczej dobrze mówię, tak mi się przynajmniej zdaje, że rano no jest zdecydowanie lepiej. One później koło 10, 12, nie wiem czemu, mają jakiś przestój. Woda też spada, więc to też na pewno ma jakieś tam znaczenie. No nic, czekamy. Czyli tylko u mnie nie biorą. Proszę? Był przestój, no może się zaraz ruszy. Łódź? Leszcz. Leszcz kolejny, no. Mieliśmy przed chwilą kontrolę. Tak w ogóle. Mówię do pana, że pierwsza moja kontrola od 3 lat. To się śmiał, że mówi, że niektórzy nie mają kontroli całe życie. O, i się wypił na koniec. Papa, abyś jeszcze zdążył, ale bez sensu. Nie będę go łapał. Ja łowię powyżej Grześka, łowimy mniej więcej na tej samej linii, ale wydaje mi się, że chłopak sobie te ryby ustawił. No łowi tutaj już z 2-3 godziny i sobie je ustawił, a do mnie no muszę coś zrobić, żeby ta rybka podpłynęła i się skusiła. Podpiąłem sobie gnojaczka, kapitalne branie, hol też fajny, ale niestety gdzieś tutaj mniej więcej na tej wysokości koszyczek wszedł mi w kamienie, no i urwałem tego leszcza. Fajna rybka, mi się wydaje, że spokojnie taka kilogramowa była. No i czekamy dalej. Gnojaczek podpięty spinką. Grzesiu tu ładnie odławia. Trzeba przyznać, że naprawdę ładnie. Mój grosgardon pięknie spływa do niego. A ja na razie jedna urwana. Łowimy dalej.
No. Rzuciłem sobie teraz troszeczkę bliżej, bo po godzinie tylko jedna ryba. Dwie minuty przerzucę, jak nic, to wrócę dalej, bo Grzesiu odławia. A ja dzisiaj daję ciała po całości. Do nęce trzema koszykami się śmieję do Grzesia, że jest coś takiego jak prawo pierwszego. Kto pierwszy przyjeżdża, ten łowi. Zera nie będzie, na szczęście udało się wyłuskać pierwszy rzut po związaniu zestawu na dwie pinki. No i weszło, przypon 0,10. Jedziemy dalej, prawa wędka, trzeci rzut, bliższa linia zaczarowana na gnojaki. Dwie godziny 40 minut musiałem czekać na to, żeby wyholować swoją pierwszą rybę. Grześkowi też, teraz już no od godziny, nawet chyba ponad, totalnie siadły te ryby, więc tym bardziej się cieszę, bo już myślałem, że będzie dzisiaj zero. Jedna spięta, jedna wyholowana. Czyli tak jak widzicie, no, ryby mają swoje pory, swój czas, swoje godziny. Nie jest tak, że one zawsze biorą od rana do wieczora. Nawet jak ci kolega pisze, biorą, przyjeżdżaj, możesz przyjechać, rozłożyć się i nagle one się wyłączą. Się śmialiśmy, że wnęciłem się i odstraszyłem ryby swoją zanętą. Ale miło spędzony czas na pewno. Trochę zaczęło wiać, ale z plus 4, plus 5 nie jest źle. Jeszcze z 2 godzinki połowy popróbuję. Chciałem dzisiaj tam płodzie wyciągnąć, no ale przy tych, można powiedzieć, warunkach coś teraz tej ryby o tej godzinie nie podpasowało i się wyłączyła. No bo mówię, jak przyjechałem, stanąłem koło Grześka, to co rzut, od razu szczytuwa tańczyła. A teraz ta szczytówka stoi jak zaczarowana. Może w tym okresie trzeba by bardziej podchodzić do tematu troszeczkę inaczej. Ja tak zawsze lecę na zasadzie, bardzo często na zasadzie pół na pół, tak? Spożywka z gliną. Dzisiaj Grzesiek mówił na samą spożywkę. Widzicie, mimo że okres zimowy, typowo już tutaj powinno się chyba tak glinowo podejść, a łowił na samą spożywkę. No zawsze można by osobno glina, osobno spożywka sobie do tych pojemników. Już myślałem, że nie wyholuję też tego leszcza, bo tutaj jest przy brzegu, przynajmniej jest, wiadomo, widzę kamienie na kilka metrów i nagle jest taki spad i ten leszcz wie przed tą górką, gdzie... I ten leszcz wie przed tą górką, gdzie jakby tutaj ma... Uderza, tak? W ten spad uderza i on chce, wtedy najczęściej się wyczepia, bo no gdzieś ten przypon, haczyk czy też koszyk wpada nam w zaczepy. Trzeba tą górkę przeskoczyć. Przerzuciłem się z 70-gramowego koszyka na 50 z delikatnym kolcem i na większy koszyk. No i w pierwszym rzucie dało to rybę. Myślę, że to nie było spowodowane tym, a bardziej tutaj przypadkiem. Ale nie poddajemy się. Pamiętajcie, nigdy się nie poddawajcie na rybach, bo naprawdę w ostatnim rzucie możecie złowić swoją rybę życia. Ja sobie poszedłem do Grzesia pogadać, bo Krisu do nas dojechał. Przyjechał na pogawędkę. Patrzę z daleka, wędką mi telepie lewą. Podbiegam, zacinam, a tu rybka, czy w sumie podnoszę wędkę, bo tu na plecionce się nie zacina, a rybka weszła w zaczep, urwała przypon i tyle jej widziałem. No jak pech to pech, na lewej wędce jest ryba, koszyk w zaczepie, już jej popuszczałem wszystko, znowu urwę cały zestaw, żeby wam pokazać, że jest ryba. O, teraz popuszczę. O, zobaczcie na szczytówkę. Widzicie, jak puka z rybą? A koszyk jest w zaczepie. Można powiedzieć, że gdzie patyki, tam wyniki. Miałem 2 kapitalne brania, po czym niestety urwałem no, całe zestawy. Ponieważ dzisiaj czwarty, dlatego że miałem tam, oddalałem się, nie mówiłem wam o tym podczas mojego wędkowania, ale 2 razy się oddaliłem o jakieś 2 metry, żeby poszukać troszeczkę dalej tej ryby. No i tam jest jakieś zwalona gałąź albo zwalone drzewo, bo zaczep taki, że no, nie szło nic zrobić. 4 zestawy całe poszły. Próbowałem jeszcze dalej pójść za ten zaczep, ale jak zwijałem koszyk, wiadomo, w moją stronę, gdzieś tam trafiałem na ten zaczep i 4 zestawy niestety całe poszły. Ktoś by się już poddał, można powiedzieć, pojechał do domu, bo wiecie, 3 czy 4 ryby zerwane, jedna tak naprawdę wyholowana.
Drugą wędkę zwinąłem, no bo też chciałem się przerzucić na tą dalszą linię, żeby łowić w dwóch liniach, na dwóch wędkach i też tam zerwałem. Mówię, dobra, i tak mi już godzina została wędkowania. Przybliżyłem się teraz przed tym zaczepem, łowię, donęciłem się dwoma koszykami, no i poczekam jeszcze może na jakieś branie. Grzesiek się zwinął. Takie można powiedzieć dzisiaj ciężkie w moim wykonaniu łowienie. Grzesiek wyciągnął od rana, nie wiem ile, tych chyba z 25, więc całkiem nieźle, a później tak naprawdę to wszystko tylko i wyłącznie siadało. Napiję się kawki. Troszkę to jest takie, wiecie, lekko irytujące, jak wiecie, że jest branie, jest ryba, widzicie po szczytówce, zacinacie, a koszyk jest, nie wiem, na jakimś drzewie, czy na czymś tam, jakimś podwodnym lesie. Pinka na haczyku, pinka się Grześkowi dzisiaj najlepiej sprawdzała, 2-3 sztuki. Jeszcze wierzę w to, że coś się uda złowić. No i jest branie. No i mamy rybę. Ja się tu zagapiłem. Tak się nadenerwowałem. O, i spięłaś. No nie. No bywa życie, ale fajnie, że w ogóle było branie. Dobrze się nie spięła w łowisku. Zeszła z haka. Jakby mnie nie kusiło, żeby się oddalać z tym, z tą odległością, a zostać na tej jednej, gdzie nie miałem zaczepów, to by wynik był, myślę, zdecydowanie inny. No, ale korciło, nie? Czyli docelowo byłem na 66 obrotach korbką, potem byłem tak naprawdę na 72 i już tam miałem zaczep. I cofnąłem się do 62, żeby już sobie naprawdę już nie rwać tych zestawów. Jak też widzicie, zmieniłem kurtkę i spodnie z trapera na grafa górkowego. No nie jest to kombinezon, nie są to spodnie, nie jest to kurtka zimowa, jakby nie patrzeć. Są to bardziej ciuchy takie, można powiedzieć, przeciwdeszczowe, odporne na wiatr, a trzeba, no takie warunki jak dzisiaj, czyli mniej więcej plus 5 stopni, ubrać się no, na cebulkę. Ja pod tymi spodniami mam dwie pary dresów i pod kurtką też mam dwie termoaktywne koszulki i jedną bluzę. I na to tą kurtkę. Jest to dosyć, można powiedzieć, cienkie, ale fajne, takie można powiedzieć, no jak jest napisane chyba nawet na stronie, wyczynowe, czyli nie jesteśmy w tym tacy oblepieni jak taki, wiecie, bałwan. Nie jest to typowo zimowa, więc też będzie nam służyć i na jesień, i na lato, jakąś taką deszczową porę. Dzisiaj takie łowienie, widzicie, trochę z problemami, ale no, takie jest życie, takie jest wędkarstwo. Jak sobie dobrze nie przegruntujemy, nie sprawdzimy, później możemy właśnie ponosić tego błędy, tego konsekwencje, tak? O, jest brania. No i zobaczymy. Ryba jest. Troszkę mi tam kopie. Tutaj jest ta skarpa taka, o czym wspomniałem, ale już bliżej. No nie jest to najgorsza ryba. Nie wiem, czy będę w stanie ją później podnieść. Nie mam tutaj żadnego amortyzatora, czy jakiejś fedry gumy. Dlatego wstałem, żeby ten koszyk dać go jak najwyżej nad powierzchnię. Już mi się to udało. O, ładny leszcz. Całkiem przyzwoity. No udało się w końcu wyeliminować błędy, poprawić się, a nie na łapu capu, nie? Taka ryba. No i spoko. Jejku, nawet nie wiecie, jak się cieszę, bo wystarczyło tylko się przybliżyć, a nie męczyć się w tym zaczepie. Wiecie, też jest inaczej łowić samemu, inaczej z kolegami obok. Tu główka tam była zajęta, z prawej strony zajęta. Jak ma się konkurencję, jak troszeczkę jak na zawodach, też trzeba się czymś wykazać, a ja się dzisiaj no nie wykazałem. No jest następna ryba. 5 minut zestaw w wodzie.
Akurat pomału zacząłem rzeczy sobie zwijać. Widzicie, ryba tu jest. Tylko moje dzisiejsze błędy spowodowały, że tej ryby zbytnio chyba nie łowiłem. Opa. Już taki przyzwoity. Może się ta ryba ruszyła troszeczkę, bo woda poszła strasznie do góry. Zobaczcie. Pokazywałem wam jeszcze niedawno, te kamienie były poodkrywane, a teraz znowu jak poszła do góry. To by było wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam was serdecznie. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję i do następnego nie wiadomo kiedy, ponieważ teraz będą mrozy. Cześć!